Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Rozmowa poranka. W naszym studiu plenerowym jest z nami pani Edyta Markiewicz-Brzozowska, dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy tutaj, że możemy razem się spotkać, podziwiać naturę i mówić o tak interesujących, inspirujących sprawach. Pan doktor przed momentem powiedział, że najlepszy na to zasiedzenie jest ruch, a wiem, że państwo mogą zapewnić nam nawet potańcówkę. Tak, to nawet ona będzie jutro i siedzimy w altanie, w której to się odbywa. A dla miłośników tanga jest wyjątkowa sobota, będzie tango argentyńskie. To coś, co lubi papież Franciszek również. Ale to chyba wymaga jakiejś sprawności fizycznej, prawda? Tango argentyńskie. Ja nie tańczę. Nie tańczę. Wiem, że jest potrzebna też matematyka do tanga, ale nasi pracownicy KDK uwielbiają taniec i wiem, że jedna jest tutaj fanka, która będzie na pewno tańczyła jutro z państwem i też tańczy od lat chyba 15. Kamila Urbańska. I to też jest jej pomysł oczywiście, bo kocha taniec, kocha tango i jest na tyle szaloną miłośniczką tanga, że potrafi jeździć po świecie za tym tańcem. I jakie są reakcje tych wszystkich, którzy przychodzą na tego typu atrakcje? Chcą Polacy tańczyć? Oczywiście. Oczywiście. Wydaje mi się, że mamy tą słowiańską naturę, tańczymy. Ja bez muzyki też żyć nie mogę, ale wiadomo, jak jest muzyka, no, która porywa i, że tak powiem, poruszy nogi, to ruszamy się, tak? Ale tak, co sobota widzę tutaj tłumy i to nie jest prawdą, że tylko seniorzy tańczą, bo tutaj jest naprawdę rodzinna potańcówka. Do 22, tak jak przystało na uzdrowisko, tu też musi również być cisza, ptaki i zwierzęta potrzebują również snu, więc o 22 kończymy. A propos zwierząt, to każdy z nas już ma swoją ulubioną wiewiórkę, tak? Elwirę, Tosię, Grażynkę. Kosię, Konstantynkę. Basię, nawet tak? Napisaliśmy za sprawą autora pana Marcina Brekczyńskiego książkę o Kosi. Czeka na wydanie, więc to będzie pozycja dla najmłodszych naszych mieszkańców. Ach tak, no to dobrze. Kiedy możemy się spodziewać? Niebawem. Niebawem. Będą dobre budżety i będziemy wydawać. Patrząc na program KDK, to pomyślałam, że pracują tu ludzie, pani dyrektor, którzy chyba nie śpią, bo macie tyle ofert. To może powiedzieć, że pracujemy na zmiany, ale z kulturą to jest tak. Jeżeli ma się pasję, jeżeli kocha się kulturę, to nawet uważam sprawy swoje prywatne odsuwam troszeczkę na bok i ktoś powie, no nieprawda, rodzina jest na pierwszym miejscu, ale musimy to pogodzić. No jakaś taka segmentacja tego dnia naszego tak wygląda, ale spędzamy też tu późne wieczory. Ale tak jak mówię, tak jak się pracuje z pasją, to robi się wszystko. Nie, w wakacie też mogliśmy skorzystać z wielu atrakcji. Z wielu atrakcji. W Konstancinie Jeziornie nie ma sezonu ogórkowego. Czasami rozmawiam z kolegami i czekają na wakacje. My tych wakacji takich, no jakby to powiedzieć, w czasów pod gruszą typowych nie mamy. Otóż co weekend bogaty jest program. Tańczymy, oglądamy filmy pod chmurką, są koncerty w niedzielę. Ale też jest piękna sala widowiskowa w środku. Tak, sala widowiskowa czynna jest zazwyczaj od jesieni do lata, bo wiadomo, że latem wychodzimy w plener. Mamy też amfiteatr, w którym odbywają się liczne koncerty i poważne festiwale. Na przykład... O, już Łużycanki przyszły, nasz zespół ludowy. I w amfiteatrze mamy na przykład, odbył się już w lipcu Jazz Dry Festival, 11. festiwal Dixie muzyki jazzu nowoorlańskiego pod patronatem, poświęcony tak naprawdę naszemu dobru, można powiedzieć, międzynarodowemu Armstrongowi. I było jazzowo, była również potańcówka. A poza tym, jak zbliża się już początek września, to rodzice zaczynają sprawdzać różne oferty, prawda? Tak, gdzie mogą znaleźć coś ciekawego od września, tak? Zajęcia, warsztaty, coś, co pozwoli rozwijać potencjał rodziny całej. Tak, tak, tak. Oczywiście sekcje, tak zwana edukacja kulturalna w każdym domu kultury jest aktywna, u nas również i już od 2 września mogą rodzice zapisywać się na przeróżne zajęcia,
malarstwa, rysunku, ceramiki, tańca i śpiewu i oczywiście na nauki na różnych instrumentach, ale ten wrzesień również jest wyjątkowy dla nas i jest, będzie bardzo rodzinny w weekend 21-22 września. Otóż w tym roku minęło 10 lat. Od rana pracujemy w Konstancinie, dbamy o nasz park zdrojowy. Właśnie, gratulujemy, tak. Piękne świętowanie. I... Tego się nie spodziewaliśmy. Słychać, że studio plenerowe. Tak. Ale to chwila. Tak. 21 i 22 września. Mamy urodzinówkę. 10 lat Hugonówki i zaplanowaliśmy na te dni rodzinną strefę relaksu, na przykład z naszym chówcem uroczysko Konstancin z harcerzami. Będziemy mieć również świetny program, oni są rewelacyjni właśnie dla dzieciaków, więc będą bardzo dbać o relaks. Warsztaty rodzinne, empatia, czego nam czasami, prawda, brakuje tak? Zwłaszcza w dobie elektronicznej, wirtualnego życia. Pokaz modeli pływających, bo również u nas działa bardzo taki klub modelarstwa i pan Zbigniew Ciećwierz. Tutaj obok jesteśmy przecież przy rzece, przy jeziorce. Będą dzieciaki mogły modele pływające nam prezentować, dokonania swoje roczne. Konkurs piosenki improwizowanej, będzie troszeczkę zabaw z improwizacją. Katarzyna Michalska będzie prowadziła. Urodzinowa feta. I to jest coś, na co ja czekam, bo po prostu uwielbiam, tak można powiedzieć, ta kultura troszeczkę południowa, to zawsze mi się podoba te ich fiesty. To u nas będzie też taka fiesta rodzinna, połączona z konkursem na najlepszy tort, czy tam ciasto tortowe dla dorosłych i dla dzieci. Które będzie najbardziej smakowało pani dyrektor? Tak? W tym roku chyba wyskoczę z tego konkursu. Ale w jury będzie na pewno pan burmistrz, ja też coś tam skubnę, żeby ocenić i mieszkaniec, gniony zależny głos też musi być, bo może ktoś nasze smaki zna. My pamiętaliśmy o tych urodzinach, ale czekaliśmy ciągle na to wspólne świętowanie i na celebrowanie. Ja od razu zwróciłam uwagę na naturę obrazu, bo jeszcze zdążymy wakacje podziwiać, prawda? Do 30 sierpnia wystawa Natura Obrazu Marii Podgórskiej, mieszkanki Konstancina Jeziorny, Marcina Niewęgowskiego, mieszkańca Warszawy. Połączyliśmy tych artystów, bo to, co ich łączy, to tak jak sama nazwa mówi, natura tego obrazu, czyli kolory. Oni są kolorystami. Tu jest troszkę surrealizmu u pana Marcina, a u pani Marii więcej abstrakcji. Ale udało się połączyć wystawę, bo do naszej galerii naprawdę jest dużo zgłoszeń i czasami jest trudno nam odpowiadać artystom może za rok, może za dwa, więc jeżeli artyści się godzą, jeżeli ktoś ma takie marzenie, to lepiej wcześniej już się zgłosić, powiadomić o tym, prawda? Tak, oczywiście. Lub wysłać nas maila, czy coś przyjechać. Zapraszamy. Czym byliśmy zafascynowani? Pamiętam, jak słuchacze polecali na Muzeum Wycinanki. Tak, to jest nasza perełka. Otworzyliśmy rok temu Muzeum Wycinanki. To jest niezwykłe, bo zaczęło się to już 10 lat temu, dokładnie w 2011 roku, kiedy kolekcjoner dr Antoni Śledziewski, kulturoznawca, przekazał nam swoją bogatą kolekcję, prawie 3000 wycinanek i wtedy tak sobie... obiecaliśmy, oczywiście to była taka intencja, że będziemy, że zaopiekujemy się nią, stworzymy galerię, ale poszliśmy dalej. Stworzyliśmy muzeum, zdobyliśmy pieniądze unijne i od pana marszałka Mazowsza, zaufał nam. I tak oto... To jest skarb Mazowsza. To jest skarb Mazowsza. Ja uważam, że właśnie wycinanka, znaczy Mazowsze wycinanku stoi, tak też to powiem. I to jest niezwykłe, dlatego że ja nie spodziewałam się, myślałam, że te zbiory, że muzeum skończy się na tych zbiorach, które posiadamy. A od roku dostajemy mnóstwo nowych eksponatów i niektóre są zabytkowe. Tak, to archiwum się, można powiedzieć, ubogaca. Tak, ubogaca się. Mhm. Najstarsza wycinanka jest z 33 roku, ale o tym powie też kolega coś więcej, bo wiem, że będzie mówił o muzeum dr Aleksander Ryszka. Ale szczerze tak, to jest, ja kocham wycinankę i gdyby nie ta fabryka, która tutaj istniała, pracowała fabryka królewska, fabryka papieru, nie byłoby tej wycinanki. To właśnie ten papier tu z Konstancina i dlatego też jest ta tutaj wycinanka.
Ale może opowiem jeszcze o tym wrześniu, który jest wyjątkowo bogaty też w różne imprezy. Otóż weekend 13-14-15 września mamy dwie ważne imprezy. Dni Kultury Francuskiej, francuskie smaki, czyli Francja od kuchni, pod patronatem ambasady francuskiej. W Konstancińskim Domu Kultury działa prężnie klub właśnie miłośników kultury francuskiej i co jakiś czas organizują z nami taki festiwal, zdobywając pieniądze głosami poprzez budżet obywatelski, bo jak pani wie, istnieje coś takiego w samorządzie. I to jest ta wartość też dodana, że właśnie mieszkańcy chcą takiego festiwalu. Będzie bardzo bogaty, będzie dużo wystaw i dużo spotkań z ciekawymi ludźmi o Francji. Na przykład możemy dowiedzieć się, jak wygląda ogród po francusku, co to znaczy francuski stół, jak malowany. Bogusław Deptuła będzie o tym mówił. Czy nasz park zdrojowy pod wpływem tego typu spotkań się zmieni, nie wiadomo. No chyba nie. Pani dyrektor, a jeszcze ostatnie takie spotkanie we wrześniu, bo czas nas goni. Wiadomości niebawem. We wrześniu, to już może nie do końca wrzesień, to już jest początek października, festiwal filmowy Maklaka, na który bardzo zapraszam. Będzie to oczywiście oddanie, można powiedzieć, hołdu Dzisławowi Maklakowiczowi, ale w tym roku jest Bareja. W tym roku retrospektywa Barei. Będzie oczywiście zawsze wesoło i jest również konkurs. Już mamy 80 pozycji filmowych. Niedługo już zasiada jury z Jerzym Kapuścińskim, szefem studia Munka, ze Stanisławem Pieniakiem, scenarzystą, reżyserem, z Krystyną Podleską, aktorką z Misia, która specjalnie do nas przyjeżdża na to spotkanie i będzie również ze swoim monodramem. Naprawdę będzie wesoło. Ja zapraszam, to jest 2-6 października. Na pokazy wstęp jest bezpłatny. Naprawdę będzie tutaj wesoło. Zapraszamy serdecznie. Można powiedzieć, że taka witamina kulturalna właśnie tutaj. Pani dyrektor Edyta Markiewicz-Brzozowska, dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury. Bardzo dziękuję. Dziękuję.